Witam Państwa bardzo serdecznie. Tym razem bardzo krótko, ale chcieliśmy tak przynajmniej dwa razy w tygodniu powiadomić Państwa o tym, co dzieje się w gminie Radów, jaka jest sytuacja odnośnie kwarantanny, zakażeń w gminie Radów. Muszę Państwa uspokoić. Na dzień dzisiejszy kwarantanną objęty jest 26 osób, czyli sytuacja się nie zmieniła. Proszę Państwa, zakażeniu nie uległa żadna osoba. To jest bardzo dobra wiadomość. Ja myślę, że tak będzie. Ja dziękuję wszystkim Państwu za rozsądek, za to, że pozostajecie w domach, że usłuchaliście tych zaleceń, które wydało Ministerstwo Zdrowia i Sanepid. Oczywiście po tym ostatnim wystąpieniu miałem kilka telefonów i przede wszystkim też telefony od właścicieli sklepów. I tu jest wielka prośba dla Was. Proszę dostosować się do zaleceń, które są napisane na drzwiach i wchodzić pojedynczo. Czasami ludzie sobie bagatelizują sprawę. Ja sam byłem świadkiem, jeżeli jedna pania 70-letnia jest kolejka do apteki, żeby wejść, ale ona się pcha, mówi, że jak ktoś ma umrzeć, to i tak umrze. To nie jest prawda, bo jeżeli zachowamy spokój, jeżeli nie wiadomo, jeszcze raz powtarzam, nie jest pewne, czy nie jesteśmy nosicielami bezobjawowymi i my możemy w pewnym sensie zarażać. Jeżeli nie mamy kontaktu z nowymi potencjalnymi osobami, które są zarażone, to my możemy to przechować w sposób bezobjawowy, spokojny, pozostając tylko w domu. Mam nadzieję, że sytuacja się na tyle uspokoi, że będzie wszystko dobrze. A odnośnie osób starszych, samotnych, jesteśmy cały czas z MOPS-em naszym, z panią kierownik Rosową, której mamy kontakt z samymi dorosłymi samotnymi. Są one pod opieką opiekunek, które na co dzień robią zakupy, pomagają w załatwieniu spraw. Wszyscy wiemy, że został wprowadzony stan epidemii i szkoły nasze zostaną zamknięte do świąt wielkanocnych. I tutaj jest wielkie zadanie dla nauczycieli, dla dyrektorów. Jestem po rozmowie z dyrektorami, w którym przygotowuję się do zdalnego nauczania. Czekamy na aplikację e-podręcznik, w którym każdy nauczyciel i uczeń będzie miał swoje konto. I tutaj będzie możliwość zdalnego nauczania. Wiadomo, że najbardziej poszkodowani są w tej chwili uczniowie 8 klas, bo za chwilę będą zdawać egzaminy i te egzaminy prawdopodobnie nie zostaną przesunięte. I tu musimy w jakiś sposób do nich dotrzeć. Dziś każdy ma praktycznie laptop, ma komputer, możemy za pomocą Skype'a, mam nadzieję, że nauczyciel, który jest nowy materiał, potrafi przekazać wszystkie wiadomości do uczniów i pokierować dalszą naukę. Bardzo proszę też rodziców o zaangażowanie się i sprawdzanie uczniów, czy po prostu oni odrabiają lekcje. Wiemy, że te szkoły, które mają e-dzienniki, to jest sytuacja zdecydowanie ułatwiona. I dlatego też będziemy zabiegać o to, aby w szkole takie e-dzienniki wszędzie wprowadzić. Już to powinno być od dawna, a to jest niesamowite ułatwienie. Myślę, że na dzień dzisiejszy to są najważniejsze rzeczy. Urząd Gminy w poniedziałki będziemy skracać do godziny 15:30, tak w każdy dzień, ponieważ interesantów jest dużo mniej, a pracownicy, którzy tutaj siedzą też w urzędzie miasta, gminy, też mają swoje rodziny, też muszą w jakiś sposób zaopiekować się dziećmi, które pozostały same sobie. Także proszę o wyrozumiałość, proszę się o kontaktowanie telefoniczne, mailowo z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy. Będziemy wszystkie sprawy załatwiać w miarę możliwości. Sprawy trudne, najpilniejsze, też będzie można się spotkać osobiście z pracownikami. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia dla Was i dla Waszych rodzin.